Dziesięciu Szalonych Papieży. Juliusz II. Papież w okresie od 1 listopada 1503 do 21 lutego 1513 roku. Życie moralne i religijne Juliusza II nie odbiegało od standardów epoki renesansu. Miał co najmniej jedną córkę. Wielu autorów twierdzi, że Juliusz II był ojcem jeszcze dwóch innych nieślubnych córek. Nie udało się jednak znaleźć potwierdzenia tej informacji w źródłach współczesnych, wyczerpujące kampanie wojenne oddziaływały niekorzystnie na zdrowie papieża, przez co ten zmarł. Paweł III, papież w okresie od 13 października 1534 roku do 10 listopada 1549 roku, miał pod opieką 45 tysięcy rzymskich prostytutek, od których zarobków brał oczywiście procent. Najsłynniejszą z licznych kochanek była jego córka. Paweł III nie tylko był złym papierzem, był on w ogóle zły. Nie miał oporów przed mordowaniem krewnych otru matkę i siostrzenicę, żeby odziedziczyć rodzinną fortunę. Paweł w czasach, gdy był jeszcze kardynałem, utrzymywał związek z kochanką prawdopodobnie arystokratką. Z tego związku rodziło się czworo dzieci, a swoich dwóch wnuków mianował kardynałami. Taka chrześcijańska gra o tron trochę. Jan XII. Papież w okresie od 16 grudnia 955 roku do 4 grudnia 963 roku i od lutego 964 do kwietnia 964 roku. Tak dobrze słyszeliście, był dwa razy papieżem. Jan sprawował zarówno władzę duchową, jak i świecką, jednak nie interesował się sprawami duchowymi. Źródła podają, że zamienił pałac laterański w dom publiczny. Był w końcu najmłodszym papieżem w historii, bo wybrany został w wieku 18 lat. W w kwestii chrystianizacji Słowian papież podporządkował przyszłe biskupstwo arcybiskupstwu magdeburskiemu, które miało być z czasem metropolią. Wzorem Caliguli mianował senatorem swojego konia, pod wpływem alkoholu nadał chłopcu stajennemu godność diakona. Nie stronił jakoś specjalnie od wulgaryzmu, wyświęcał diakonów w staniach, prostytutką płacił kościelnymi kielichami. Podczas swojego pontyfikatu Jan XII zaczął spiskować przeciwko Ottonowi. Otton zwołał kler rzymski i przeprowadził synod, na którym oskarżono zaocznie Jana XII zdradeł. morderstwo i korzystanie z usług prostytutek. Zastąpił go Leon VIII. 3 stycznia 964 roku Jan powrócił do Rzymu i wywołał powstanie, które zostało krwawo stłumione. Jednak gdy pod koniec stycznia cesarz Otton wyjechał, w lutym Jan ponownie wstąpił na stolicę Piotrową, zmuszając Lona do ucieczki. Istnieje legenda mówiąca, że zmarł na udar mózgu w trakcie cudzołóstwa. Według innych podań miał zostać zabity przez męża kobiety, którą uwiódł. Był ostatnim papieżem okresu pornokracji. Ja tego nie wymyśliłem, to naukowy termin określający wpływ prostytutek na władcę. Stefan VI, papież w okresie od maja 896 roku do sierpnia 897 roku, był synem kapłana. Miało on wroga Formozusa w końcu jednak Formosus zmarł, a Stefan VI nie wybaczył mu jego postępków. Co więc zrobił? Formosus, który od 9 miesięcy już nie żył, został wykopany, ubrany w papieskie szaty, bo sam był papieżem i poddany procesowi. Odcięto mu trzy palce używane do udzielania błogosławieństw, a ciało wrzucono do rzeki. Choć proces miał charakter polityczny, jego konsekwencje miały również wymiar religijny, bowiem synod unieważnił wszystkie decyzje papieża Formozusa. Synod wywołał skandal, który doprowadził do oburzenia ludu rzymskiego. Wkrótce potem Stefan VI został wtrącony do Lochu, gdzie został uduszony. Grzegorz XIII papież w okresie od 13 maja 1572 roku do 10 kwietnia 1585 roku. Pierwszym wielkim wydarzeniem jego pontyfikatu była sławna noc świętego Bartłomieja. Jest to potoczne określenie rzezi hugenotów w Paryżu, która miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Nazwa pochodzi od Świętego Bartłomieja Apostoła, którego święto liturgiczne przypada na 24 sierpnia. Wbrew panującej opinii, rzeź hugenotów nie była zaplanowana. Król chciał zabić 30 buntowniczych hugenotów, a nie dokonać masakry sięgającej 5 tysięcy ofiar. Rzeź Hugenotów była wynikiem mylnego zrozumienia rozkazów króla przez pospólstwo oraz wyczerpanie ludności buntami Hugenotów. Nie zmienia to faktu, że jedną z osób odpowiedzialnych za te wydarzenia był Grzegorz XIII. Właśnie z tego względu ma on przydomek krwawy papież. Grzegorz VII, święty kościoła katolickiego, papież w okresie od 22 kwietnia... 1073 do 25 maja 1085 roku. Należał on do papieży reformatorów, a najlepiej znany jest z powodu zwanego sporu o inwestyturę z władcą Niemiec Henrykiem IV. Upokorzył on w Kanosie właśnie cesarza Henryka IV. Cesarz Boso i w worze pokutnym musiał klęknąć przed papieżem na śniegu i prosić go o przebaczenie za próbę zorganizowania na niego zamachu. Pius IX, włoski duchowny rzymskokatolicki, 255 papież w okresie od 16 czerwca 1846 roku do 7 lutego 1878 roku błogosławiony kościoła katolickiego. W 1870 roku na Soborze Watykańskim I ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej. Znaczy to tyle, że nieomylni byli i są wszyscy papieże. Co ważne, papież jest nieomylny tylko wtedy, kiedy ogłasza coś uroczyście w zakresie wiary i moralności. Na podstawie tego dogmatu, na przykład papież Pius XII w 1950 roku ogłosił, że Maryja nie zmarła, tylko została w niebo wzięta i że jest nieomylny. To od 1950 roku uważa się, że tak było, choć tak nie było. Sixtus IV Wybrany na papieża w 1471 roku miał szóstkę nieślubnych dzieci, z czego jedno z własną siostrą. Nie przeszkadzało mu to w opodatkowaniu prostytutek, oraz zmuszaniu księży do płacenia podatku od kochanek. Na wielką skalę stosował nepotyzm. Aż sześciu jego siostrzeńców mianował na kardynałów. Inni członkowie jego rodziny otrzymali lukratywne posadki. Niestety, zamiast pracować, prowadził wystawny i rozwiązły tryb życia. Po śmierci Sextusa, wszystkich jego nepotów wygnano. Benedykt IX. Był aż trzykrotnie papieżem. Podczas pierwszego pontyfikatu prowadził bardzo rozwiązłe i burzliwe życie, co bardzo nie spodobało się wiernym po próbie zamordowania przez przeciwników politycznych uciekł do Rzymu, gdzie kradł, mordował i dopuszczał się straszliwych czynów. W 1045 roku powrócił na tron papieski. Po dwóch miesiącach sprzedał urząd swojemu następcy i zajął się ciekawszymi sprawami niż zajmowanie się kościołem. Po raz trzeci powrócił jako papież w 1047 roku. Roku, po śmierci Klemensa. Po ośmiu miesiącach został wypędzony przez Henryka III i nigdy więcej nie powrócił. Bonifacy VIII uważany był za człowieka okrutnego, zachłannego i władczego. Poza tym, jak został wybrany na papieża w 1294 roku, kazał postawić swoje posągi w całym Rzymie i ogłosił, że sypianie z młodymi chłopcami jest czymś normalnym. Bonifacy pojawia się w ósmym kręgu piekła w boskiej komedii Dantego. Po jego śmierci powstało popularne powiedzenie, przyszedł jak lis, rządził jak lew, zdechł jak pies. W roku 1302 Bonifacy wydał burlę, w której zawarł fundamentalne poglądy dla przyszłości kościoła. Niezależność władzy świeckiej od duchownej jest herezją manichejską. Poza kościołem katolickim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów, jeśli władza ziemska błądzi powinna być osądzona przez władzę duchową, a jeśli najwyższa władza duchowa błądzi, jej sędzią może być tylko Bóg. Nie człowiek. Posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. Pięknie po prostu to opisał. Oczywiście, bulla wywołała furię u Filipa IV. Skarżył on Bonifacego o nadużycia seksualne, bluźnierstwa. Jak na przykład, mieszał on mąkę z wodą, żeby zrobić Eucharystię, tylko po to, żeby na tym oszczędzić. Przy okazji Oskarżano go o jakieś konszachty z diabłem, twierdzenie, iż grzechy cielesne nie są grzechami i takie tam. Oczywiście pojawiły się też oskarżenia o morderstwa, kupczenie godności kościelnych, jedzenie mięsa w okresie postu i takie inne. Krótko mówiąc, uzbierało się trochę. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Oraz koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie dodaję filmy. Cześć!